Wojciech Kossak jest jednym z najsłynniejszych polskich przedstawicieli nurtu malarstwa o tematyce historycznej i batalistycznej. Instytut Piłsudskiego szczyci się dwoma obrazami olejnymi jego autorstwa. Są to Józef Piłsudski na kasztance z 1928 roku i Potyczka z 1935 roku. Józef Piłsudski na kasztance to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obrazów Kossaka. Zgodnie z tytułem, dzieło przedstawia marszałka siedzącego na swojej klaczy kasztance. Dostojny portret ukazuje Piłsudskiego ubranego w popielaty mundur i czapkę wojskową. Kossak pokazał dowódcę legionów w jasnych barwach, co dodaje mu majestatu i podkreśla jego status jako przywódcy, przed którym nawet zachmurzone niebo zdaje się ustępować. Stojący na wrzosowisku koń o lśniącym futrze i bystrym spojrzeniu jest drugorzędnym bohaterem tej sceny. W tle widać trzech oficerów korpusu kawalerii w rogatywkach z symbolicznymi kolorami otok – amarantowy, biały i żółty. Przed nimi nieznane, dokąd poprowadzi ich mądry wódz Piłsudski. Tematyka wojskowa i zamiłowanie do malowania koni to cechy charakterystyczne malarstwa Kossaka. Sztukę tę doprowadził do perfekcji. Malowane przez niego zwierzęta jawią się przed widzem jak żywe, nieuchwytne w galopie, jednak zatrzymane w ramie płótna. Widać to dosadnie na drugim z przechowywanych przez Instytut Piłsudskiego obrazów Kossaka – Potyczka. Przedstawia on starcie w trakcie powstania listopadowego, w którym ułan na rozpędzonym białym koniu atakuje szablą rosyjskiego żołnierza. Przed biegnącymi końmi rozstępują się snopy zboża i uginają nieprzyjacielskie zastępy. To właśnie konie z białym rumakiem polskiego ułana na czele są pierwszoplanowymi bohaterami tej sceny. Gruntowne wykształcenie, znajomość kontekstu historycznego, a także własne doświadczenia militarne pozwoliły Kossakowi na doskonalenie nurtu realizmu historycznego w polskim malarstwie. Jednak jego obrazy to więcej niż wierne oddanie batalistycznych scen i bitew. Dzieła te malowane były ku pokrzepieniu serc. Budowały mitologię polskiej potęgi, jakże potrzebną w czasach rozbiorów i wojen. Wszystko to sprawia, że obrazy Wojciecha Kossaka do dziś są jednymi z najczęściej reprodukowanych dzieł malarskich w polskich podręcznikach do historii. Natomiast dwa jego dzieła, Józef Piłsudski na kasztance i Potyczka, czekają na odwiedzających w siedzibie Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku.